kanale Opiekun Osób Starszych. Dzisiaj przedstawię Wam, jakie cechy powinna posiadać opiekunka lub opiekunka osoby starszej pracujących za granicą. Praca w charakterze opiekunki osoby starszej cieszy się coraz większą popularnością. Decydują się na nią głównie kobiety, które wcześniej albo pracowały już z osobami starszymi, albo mają doświadczenie związane z opieką nad osobą chorą w rodzinie. Najczęściej związana jest z pracą poza granicami Polski, do czego niewątpliwie kuszą dobre zarobki. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jednak praca związana z wieloma trudami dnia codziennego. Z pewnością nie jest to stanowisko dla każdego. Praca z osobami starszymi wymusza na opiekunkach odpowiednie zachowania. Aby była satysfakcjonująca dla opiekunki i odpowiednia dla seniora, opiekunka powinna posiadać określone cechy. Oto podstawowe cechy opiekunki osób starszych. Empatia. Opiekunka osoby starszej musi pamiętać, że jej podopieczny jest nie tylko w podeszłym wieku, ale boryka się również z wieloma chorobami. Przez to często może mierzyć się z bólem, którym to właśnie opiekunka powinna mu pomóc. Umiejętności. Aby opiekunka potrafiła sprostać zadaniom, musi mieć doświadczenie w pracy. Doświadczenie zdobyte podczas opieki nad osobą z rodziny, czy wcześniejsza praca z osobami starszymi, to z pewnością jedna z podstawowych cech. Cierpliwość. W codziennych obowiązkach opiekunka będzie musiała wykazać się niebywałą cierpliwością. Seniorzy często miewają zły humor, mogą być zrezygnowani i schorowani. Aby pomóc takiej osobie, opiekunka będzie musiała prosić podopiecznego o wykonanie polecenia i niejednokrotnie spotka się z odmową. Optymizm. Pozytywne nastawienie w tej pracy jest bardzo ważne. Podopieczny czasami może borykać się z bardzo poważną chorobą. Wtedy niezbędna będzie mu pomoc osoby, która podtrzyma go na duchu. Dodatkowo bardzo często patrzenie na starość i umieranie związane jest z przemyśleniami, które nie dają pozytywnych odczuć. Zadaniem opiekunki jest optymizm ponad wszystko. Odpowiedzialność. Praca opiekunki związana jest z ogromną odpowiedzialnością. Małe niedopatrzenie może być groźne w skutkach. I nie chodzi tutaj tylko na przykład o podanie leków, ale również o myślenie, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Seniorzy miewają przecież zaburzenia pamięci, koncentracji i bardzo łatwo o nieszczęście. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeżeli macie ochotę na więcej filmów tego typu, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i pisania swoich propozycji na dalsze tematy. Pozdrawiam, cześć!